Witam Cię serdecznie na kolejnym treningu funkcjonalnym. Tutaj dr Sara. Wykonamy dzisiaj trening o nazwie Mobilne i stabilne ciało. Będziemy wykonywać ćwiczenia mobility na zmianę z ćwiczeniami stability. Każde ćwiczenie będzie trwało sekundę, pomiędzy mamy 15 sekund przerwy. Powtarzamy cały cykl dwa razy. No to cóż, bierzmy się do pracy. Czym mniej gadania, tym więcej ćwiczeń. Co zyskujesz, dołączając do programu? 12-tygodniowy program treningowy, w którym po prostu włączasz film i trenujesz razem ze mną. Sporo dodatkowej wiedzy, między innymi o tym, jak umiejętnie trenować mięśnie brzucha, jakie badania okresowe zrobić, jak zrobić prawidłowe pomiary ciała oraz jak się odżywiać z głową. Dodatkowo zyskujesz dostęp do zamkniętej społeczności oraz do regularnych transmisji na żywo z wiedzą tylko dla kursantek. A wszystko po to, aby budować świetną kobiecą formę bez fit obsesji. Ok, zaczynamy sobie od rozgrzewki, będzie to bieg bokserski. Stajemy sobie nieco szerzej, kolana lekko ugięte i staramy się wyprowadzać ciosy z gardy, czyli na wysokości brody i oczywiście prostujemy staw łokciowy. W takim razie przygotuj się, no i działamy. Przed nami będą jeszcze dwa ćwiczenia cardio i dopiero przejdziemy do części głównej. Delikatnie odrywaj pięty od podłoża, kolana idą lekko na zewnątrz i brzuch cały czas jest napięty. Trzymaj tempo. Jeszcze tylko parę sekund. Za chwilę przejdziemy do skippingu C. 3, 2, 1 i go. I teraz kierujemy pięty do pośladka. Mocno pracujemy ramionami. Odkładamy stopę na śródstopiu. Unieś wyżej piętę i trzymaj tempo. Trzymaj proste plecy i pchnij lekko biodro w przód. Nie załamuj się w biodrach. Za chwilę wykonamy kolejne ćwiczenie cardio, czyli skakankę, ale jeszcze wytrzymaj parę sekund. I uwaga, 3, 2, 1 i zmiana ćwiczenia. Delikatnie przeskakuję sobie stopy na stopę. Ramiona symulują pracę skakanki. Zobacz bokiem. Mi już jest ciepło. Mam nadzieję, że Tobie też temperatura poszła w górę. I powoli zbliżamy się do końca. 5, 4, 3, 2 i ostatnie moje słowo, czyli 1. Dobra robota, przechodzimy do części głównej. Zanim zaczniemy część główną, to chcę Cię serdecznie zaprosić na mój newsletter. Wszystko znajdziesz w opisie.
Co środę o godzinie 10 dostaniesz ode mnie super maila z super fajnymi informacjami dotyczących treningu. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś na moim newsletterze, to koniecznie jeszcze raz przypominam, wejdź w mój link. Część główna. Pierwsze ćwiczenie będzie to ćwiczenie mobility, a jak będzie wyglądało, zaraz wszystko zobaczysz. Stań sobie na końcu maty, ustaw stopy na szerokość barków. Następnie przejdź do skłonu w przód i w miarę o prostych kolanach przejdź do pozycji podporu. Dłonie znajdują się pod barkami, miednica w pozycji neutralnej, rozluźnione łopatki, patrzymy między dłonie. Następnie przejdź do wypadu, przyklej całą stopę bardzo blisko dłoni i unieś swoje ramię do góry. Odłóż nogę i zmień stronę. Następnie wyjdź do góry o możliwie jak najbardziej prostych nogach. No cóż, pora na konkrety. Odpalam mój stoper, odpalam tabatę i lecimy. Przygotuj się i go. Ręka w górę, najpierw jedna, potem druga. Świetnie. I wracamy do góry. Pamiętaj o tym, aby delikatnie kłaść całe dłonie ze względu na nadgarstki. I góra. Świetnie. Napnij brzuch w podporze. I góra. 20 sekund do końca. Wytrzymaj jeszcze. Nie jest trudne ćwiczenie. A Ty jesteś niesamowicie zdolny. Więc wiem, że sobie poradzisz. Ok, ćwiczenie numer 2. Wykonaj w leżeniu. Ramiona wzdłuż tułowia, przyklej pięty. Biodra w górę. Przyciągamy raz prawe, raz lewe kolano do klatki piersiowej. Pamiętamy o tym, że brzuch jest napięty. Miednica jest w pozycji neutralnej, a palce ustawione na siebie. Nie spiesz się, postaraj się dokładnie wykonywać to ćwiczenie. Sprawdź, czy aby na pewno masz mocno napięty brzuch. Ok. W związku z tym, że byłam lekkoatletką, wykonamy siad płotkarski. Zobacz, czy masz kąt 90 stopni, palce na siebie. Przechodzisz z siadu płotkarskiego do siadu płotkarskiego. I go. Pomagaj sobie rękami. Pamiętaj o prostym jednym kolanie. Przyklej delikatnie kolano do podłoża. Świetnie. Idziemy na jakość, nie na ilość. Wszystko ma być dokładnie wykonane. Połowa czasu za nami. Dziesięć sekund. M-
moje ulubione pompeczki. Wykonamy pompkę damską. Najpierw wykonujesz pompeczkę, brzuch spięty, kładę klatkę piersiową na ziemi. Podnoszę jedną, podnoszę drugą rękę i przechodzę do pozycji psa z głową w dół. Pompka. Dodajemy tutaj trochę rotacji. Świetnie. Łokcie jak najbliżej ciała. Delikatnie kładę kolana. Jeżeli jesteś kozak, to możesz zrobić tradycyjną męską pompkę. Możemy spróbować, ale to już cięższa wersja. Więc jak nie czujesz się pewnie, zostań w poprzedniej. Dobrze, co jest ze szkoły? Z leżenia przewrotnego do siadu prostego. I teraz starasz się jak najdalej sięgnąć nogami. Następnie przejść do skłonu w przód. Kontroluj cały ruch brzuchem. Delikatnie połóż swoje nogi na podłożu. Za każdym razem możesz pogłębiać swój ruch. Tylko 30 sekund. Ok. Znany generalnie trening gimnastyczny dla osób, które są na AWF-ie. Pozycja bananka. Przechodzimy sobie najpierw do takiej pozycji. Łapiemy swoje stopy i następnie przechodzimy do pozycji bananka. Kontrolujesz cały czas swoje ciało. Postaraj się nie odrywać lędźwi od podłoża. Spokojnie. Jak czujesz się pewnie, możesz mocniej obniżyć swoje stopy. Wdech i wydech. Spokojnie. Oddychaj miarowo. Piętnaście sekund. W razie krótka przerwa, napij się szybko wody i wracaj do mnie, bo czeka nas druga seria. Przygotuj się,
go! Ręka w górę, najpierw jedna, potem druga. Świetnie. I wracamy do góry. Pamiętaj o tym, aby delikatnie kłaść całe dłonie ze względu na nadgarstki. I góra. Świetnie. Napnij brzuch w podporze. I góra. 20 sekund do końca. Wytrzymaj jeszcze. Nie jest trudne ćwiczenie. A Ty jesteś niesamowicie zdolny. Więc wiem, że sobie poradzisz. Ok, ćwiczenie numer 2. Wykonaj w leżeniu. Ramiona wzdłuż tułowia, przyklej pięty. Biodra w górę. Przyciągamy raz prawe, raz lewe kolano do klatki piersiowej. Pamiętamy o tym, że brzuch jest napięty. Miednica jest w pozycji neutralnej, a palce ustawione na siebie. Nie spiesz się. Postaraj się dokładnie wykonywać to ćwiczenie. Sprawdź, aby na pewno masz mocno napięty brzuch. Ok. W związku z tym, że byłam lekkoatletką, wykonamy siad płotkarski. Zobacz, czy masz kąt 90 stopni, palce na siebie. Przechodzisz z siadu płotkarskiego do siadu płotkarskiego. I go. Pomagaj sobie rękami. Pamiętaj o prostym jednym kolanie. Przyklej delikatnie kolano do podłoża. Świetnie. Idziemy na jakość, nie na ilość. Wszystko ma być dokładnie wykonane. Połowa czasu za nami. Dziesięć sekund. Moje ulubione pompeczki. Wykonamy pompkę damską. Najpierw wykonujesz pompeczkę, brzuch spięty, kładę klatkę piersiową na ziemi. Podnoszę jedną, podnoszę drugą rękę i przechodzę do pozycji psa z głową w dół. Pompka. Dodajemy tutaj trochę rotacji. Świetnie. Łokcie jak najbliżej ciała. Delikatnie kładę kolana. Jeżeli jesteś kozak, to możesz zrobić tradycyjną męską pompkę. Możemy spróbować, ale to już cięższa wersja. Więc jak nie czujesz się pewnie, zostań w poprzedniej. Dobrze, co jest ze szkoły? Z leżenia przewrotnego do siadu prostego. I teraz starasz się jak najdalej sięgnąć nogami. Następnie
przejść do skłonu w przód. Kontroluj cały ruch brzuchem. Delikatnie połóż swoje nogi na podłożu. Za każdym razem możesz pogłębiać swój ruch. Tylko 30 sekund. Znany generalnie trening gimnastyczny dla osób, które są na AWF-ie. Pozycja bananka. Przechodzimy sobie najpierw do takiej pozycji, łapiemy swoje stopy i następnie przechodzimy do pozycji bananka. Kontrolujesz cały czas swoje ciało. Postaraj się nie odrywać lędźwi od podłoża. Spokojnie. Jak czujesz się pewnie, możesz mocniej obniżyć swoje stopy. Wdech i wydech. Spokojnie. Oddychaj miarowo. Piętnaście sekund. Dziękuję Ci serdecznie, zrobiłeś dzisiaj kawał dobrej roboty. Ja jestem zakochana generalnie w takich funkcjonalnych treningach jak mobility i stability, a jeszcze lepiej, gdy możemy połączyć obie formy. Zapraszam Cię serdecznie na następny trening, który już się pojawi za tydzień o tej samej porze na naszym kanale. I jeszcze jedno zaproszenie na mój newsletter. Znajdziecie wszystko w opisie, więc się zapisujcie, bo wysyłam do Was bardzo dużo fajnych maili z treściami, których nie znajdziecie nigdzie. Pozostało mi Wam podziękować i życzyć cudownego dnia.